Witajcie, z tej strony Shaggy i dalej kontynuujemy przygodę w World of Warcraft tropami instancji. Tym razem jesteśmy już na poziomie instancji z pierwszego dodatku, czyli The Burning Crusade, a dokładnie jestem w instancji, która się nazywa Slave Pens i ona znajduje się w takiej krainie Zangramash. Zangramash, tak chyba dobrze powiedziałem. No i rozpoczynamy tutaj przemierzanie. Akurat poziom mi skoczył, oddałem zaległe questy, bo już wcześniej tutaj byłem. Także rozpoczynamy naszą malutką wyprawę. Oczywiście wcześniej jeszcze troszkę instancji tych było, nie wszystkie wam pokazałem, ale nie było to też moim celem. Pokazuję po prostu wybrane instancje, które akurat uda mi się nagrać. Po drodze tych instancji jeszcze było sporo, jeszcze sporo z podstawki. Już nawet dwie instancje mogliście zobaczyć na filmiku, który nagrałem z Nexosem i z Flamim. Tutaj na dole znajdziecie link do tego filmu i linki do kanałów obydwu chłopaków. Zresztą są oni też u mnie w polecanych na kanale, więc możecie sobie też obejrzeć. Polecam bardzo. Zerknąć tam, jest dużo ciekawych filmów. Także nie będziecie się nudzić. A my wyruszamy tutaj, aby złupić przebrzydłe potworzyska i oczywiście na samym końcu zabić pana tych podziemi. Jak widać, cała instancja jest troszeczkę w odmiennym klimacie niż ostatnio pokazywałem, bo są to jakieś takie podziemia, rowy, a tak naprawdę cała instancja jest pod wodą. Cały kompleks instancji, bo jest tam kilka instancji, jest w takim wielkim, jakby to nazwać, wielkiej grocie, do której dostajemy się nurkując. Zangramash jest taka wielka jakby przepompownia i tam jest taki tunel, przez który płynąc właśnie dostajemy się tutaj. Jest to bardzo ciekawe rozwiązane. Pamiętam, że kiedyś sporo trudności mi to sprawiało, żeby tam na początku trafić. Tym bardziej, że trzeba płynąć pod wodą bardzo szybko. No ale fajnie to było zrobione. Miło jest wspominać. Teraz jestem tutaj ponownie. I miło znów zobaczyć tę instancję. Tak jak już wspomniałem, wcześniejsze dwie instancje z The Burning Crusade, czyli na poziomie 59-60+, możecie zobaczyć tutaj cały czas ten link, mam nadzieję, do tego filmu widzicie, na kanale Nexosa, tam żeśmy razem nakręcili te dwie instancyjki. Wyszło bardzo fajnie, bardzo miło się grało. Planujemy jeszcze ponagrywać różne ciekawe wyprawy w większej grupce graczy Warcrafta. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co bijemy. Architektura całej instancji bardzo ładnie zrobiona. No i wrogowie właśnie typowo tacy podwodni, czyli jakieś kraby, nagi, plus tutaj takie dziwne stworzonka, niewolnicy tych nag. Wykorzystywani przez te nagi do walki, do wydobywania takich surowców. W każdym razie często jest tak, że jak zabijemy tego głównego przywódcę nag, tutaj to ci niewolnicy uciekają wolni. No i tutaj musimy się przebić przez sporą grupę tak zwanego trashu, czyli takich przeciwników, którzy nam zagradzają drogę w kierunku głównego bossa. Tutaj grupa jest dość mocna i nie powinno być większych kłopotów. Dodatkowo powiem, że ten odcinek jest takim odcinkiem testowym też, ponieważ całość, oj tu gorąco, oj. Lekarz nam zaliczył zgon.
lekarz i jeden DPS. Na szczęście się udało. Leżą chłopaki i gryzą glebę. Co się stało? Co się stało? No nic się nie stało. Za dużo chyba tank wziął na klatę i się po prostu zagrowały, czyli a ja mam chyba Mass Effect, znaczy ten Mass Resurrect, Mass Effect, Boże, gdzieś tu mam skilla gildiowych, tak jest, Mass Resurrection. Już wszystkich wskrzeszamy, powracają do życia. Żadnej zemsty, oczywiście za tą śmierć. No i dalej będziemy się przebijać przez Slave Pens. Zwróćcie uwagę właśnie na całą architekturę. Bardzo ładna. A, tak jak zacząłem mówić, że jest to też film troszeczkę testowy, chciałbym, abyście się wypowiedzieli na temat jakości tego filmu. Chodzi głównie o obraz w porównaniu z moim, na przykład ostatnim, wcześniejszym filmem. Ponieważ nagrywam go innym programem. Tym razem nie Frapsem. Bo wcześniejsze filmy wszystkie nagrywałem Frapsem. Mam taki programik, testuję, który nazywa się Bandicam. No, troszeczkę jest to taka alternatywa do Frapsa. Ma swoje plusy i minusy, ale teraz o nich nie będę mówił. Chciałbym, żebyście po prostu przyjrzeli się dokładnie i powiedzieli, czy jakość jest z tego filmu zadowalająca, czy jednak lepiej bawić się Frapsem. Ja to też oczywiście będę porównywał i analizował. Także powiedzcie, ktoś ma sprawne oko, niech się przyjrzy, porówna mój ostatni film z tym filmem obecnym. I bardzo będę wdzięczny, jeśli napisze w komentarze, bo pomoże mi to. I wtedy, nie wiem, wrócę do Frapsa. Fraps jest bardzo fajnym programem, tylko że akurat ten Bandicam ma takich parę opcji, które mi bardzo pasują, a brakuje w Frapsie. Przede wszystkim też jest mniej zasobożerny. Chociaż Frap w sumie też sobie dobrze radzi, ale na Bandicamie wszystko ładnie śmiga. Po prostu jak ktoś ma, właśnie jak ktoś ma słabszy komputerek na przykład, to i na Frapsie ma kłopoty, to polecam Bandicama. Tam na pewno sobie lepiej poradzi. Ja nie mówię, że mam słaby komputerek. Mam dość dobry sprzęcik i to wszystko sprawnie chodzi, ale po prostu z ciekawości chcę wypróbować, bo wszyscy praktycznie używają Frapsa. Tutaj są jeszcze inne alternatywne programy i ten dość ciekawy się zapowiada. Jest to program rozwijany, także będę bardzo wdzięczny. Znowu się powtórzę, często się powtarzam. Jeśli napiszecie w komentarzach o jakości obrazu tego nagranego z gry oczywiście, nie z kamerki, będę bardzo wdzięczny. No i może być gorąco, bo tutaj mamy pierwszego bossa, a jeszcze mamy też sporo trashu. Tutaj się pośpieszyli, ale widać, że chyba czują się pewnie gracze, którzy są tutaj na wyprawie i bez kłopot to chyba jednak daliśmy sobie radę, niepotrzebnie się jednak martwiłem. No i tak. Magiem tutaj dość ładny DPS się robi. No praktycznie w Arcane'ie. Póki co na tym poziomie dwa przyciski naraz. Nie wbiłem talentu po skoczeniu levelu poziomu na 63, ale to później wbiję. Sobie na spokojnie przyjrzę się, gdzie tam ten punkcik talentu najbardziej mi się przyda w tej chwili. No dość szybko się przesuwamy do przodu, także film chyba nie powinien być zbyt długi, to może was nie zanudzę. No i wiele do przodu. A co do filmików wspólnych z Nexusem i z Flaming, i jeszcze z Unplugiem będziemy też kręcić razem, to
Mam nadzieję, że widzisz coś tego ciekawego. Ja jestem bardzo zadowolony, że taka współpraca będzie. Jest to bardzo ciekawe i takie wesołe. No tak jak tutaj samemu się siedzi i się komentuje, gada do kamery. Oczywiście też jest fajne, ale w tym większym gronie jest zawsze weselej. Każdy ma coś wtedy do powiedzenia. Coś do dodania. Nie tylko o grze, ale jakieś tam prywatne rzeczy. O, na przykład też o historii świata Warcrafta. Każdy tam jakąś wiedzę ma mniejszą lub większą. Jak wszyscy zbiorą swoje siły, to może wyjść nieraz ciekawa opowieść. Także ja z niecierpliwością czekam na następnej sesji nagraniowej. A tutaj widzę znowu nasz tank. Przyciągnął sporą grupę przeciwników, ale chyba damy sobie radę. I nie będzie tak źle. No tak jak widać i mówiłem, praktycznie jest tutaj 3-4 rodzaje tych przeciwników, takich typowych dla tych podziemi. Pozostałych podziemiach z tej serii, bo tutaj, tak jak mówiłem, w tym kompleksie jest kilka innych instancji. Też są przeciwnicy w podobnych klimatach, czyli te nagi, kraby i taka rasa, nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, tych humanoidów. No i oczywiście jest tu też instancja rajdowa, którą swego czasu jeszcze w The Burning Crusade odwiedziłem. Jeszcze grałem na Aliantach. No teraz też w sumie gram na tym filmiku na Aliantach. I tam tą całą instancję rajdową zrobiłem. Może kiedyś coś o tym opowiem, pokażę jakiś zrzut ekranowy, bo mam tych starych zrzutów ekranowych jeszcze z podstawki i z dodatków sporo na dysku. Więc może kogoś to zaciekawi, jak kiedyś to wszystko wyglądało. No. Widzę, że to tank przyciąga więcej przeciwników. No dobrze, bo sporo ekspa leci za każdego zabitego tutaj przeciwnika, także jak najbardziej jest to przydatne. O, jeszcze taka ciekawostka, może ktoś nie wie, ale w sumie na pewno każdy, kto gra w Warcrafta, to już o tym wie, że stało się taka rzecz troszeczkę nieprzyjemna. Stała się. Włamano się na serwery Blizzarda. No i tam Blizzard uspokaja, że w sumie żadne dane z kart kredytowych ani innych rzeczy nie wyciekły, ale poleca zmianę haseł. Szczególnie dla użytkowników, którzy używają wersji mobilnej autentykatora, czyli to jest taka aplikacja, która generuje nam kody bezpieczeństwa do gry. Ja tutaj link pod tym filmem umieszczę do tego całego komunikatu Blizzarda, więc jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, że tam przegapił, czy w jakiś inny sposób, czy po prostu grał cały czas Warcrafta i nie miał czasu zajrzeć na żadną stronę, chociaż tak włącza się Warcrafta, to jest od razu komunikat, to sobie zerknijcie. Warto zmienić hasło dla naszego własnego bezpieczeństwa i świętego spokoju, więc jeśli oni o to proszą, to warto zmienić hasło dla bezpieczeństwa. Znowu się powtarzam. Raz, że będziemy pewni, że nikt nam konta nie świśnie, a dwa, że nie pozwolimy żadnym złodziejom, bo takie włamanie to jest po prostu zwykłe złodziejstwo i ci, którzy próbowali się włamać, raczej chcieli z tego jakieś korzyści wyciągnąć, bo wiadomo, że konta do gier MMO są w cenie, tym bardziej na przykład konta do gry Diablo, gdzie tam jest giełda za prawdziwą walutę. Jak najbardziej można coś na tym zarobić. Później takie konta pojawiają się na aukcjach. Przedmioty z postaci z Warcrafta, z Diablo są spieniężane i no i po prostu postacie są kradane, ktoś to sprzedaje i ktoś to kupuje, to też jest złe. Także nie polecam kupowania jakichś golda czy innych rzeczy na aukcjach typu Allegro i innych, bo nigdy nie mamy gwarancji, czy nie jest to na przykład zrabowany komuś
złoto z jakiejś postaci, być może waszego kolegi, któremu ukradli konto. No nie ma gwarancji. Sprzedawcy często piszą, że są to uczciwe, tam zdobyta waluta w grze, ale nigdy nie mamy pewności, prawda? Oj, tu chyba mamy ciepło. Tank nam się złożył. Oj, tak to jest, jak się za dużo grób bierze. Chyba chłopaki się przecenili. Tak. Gryziemy glebę. I tyle. No nic, ja tutaj zrobię ciach i zaraz wracam do was, bo to długo potrwa raczej. Tymczasem. No hej, jestem znowu. Już się przegrupowaliśmy, wróciliśmy. Trochę nam zajęło tutaj czasu, zanim dotarliśmy. Więc dobrze, że zrobiłem tą pauzę, bo bym was tutaj zanudził. A tak, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy żodni krwi. Jak oni mogli nam to zrobić? Naszą taką wspaniałą grupę tutaj zdziesiątkować i pozabijać. I teraz wściekli. Szybciej wściekli, wracamy do akcji. Zabijemy tą całą grupę, która nam to wyrządziła i ruszamy na głównego bossa. Drugiego bossa mamy zabitego, jak już widzieliście. No w sumie to boss, bo tak szybko podeszliśmy, nawet nie zacząłem o nim mówić, tylko on po prostu już leżał. To był ten wielki krab. A teraz ruszamy na ostatniego bossa. No jest już bliziutko. Ostatnie tak zwane paki, czyli grupy przeciwników, bo popularnie nazywa się pakami, packami. I ten z tego względu, że przeważnie występują te potworki w takich małych grupkach, właśnie 3-4-5 osobowych, jeżeli tak mówić. 3-4-5 postaci reprezentujących jakiś rodzaj rasy tutaj przeciwników. No i dobra. Jesteśmy już naprawdę blisko. Pamiętam tą instancję kiedyś jeszcze w wersji hardkorowej. To było naprawdę wyzwanie tutaj nieraz się przebić. Teraz już rzeczywiście prosto, ale jak widać nie uniknęliśmy nawet na tym prostym poziomie zgonu i grupa nam się wsypała, ale to tylko dlatego, że chyba chłopaki przecenili tutaj chłopaki, kto wie, może tutaj dziewczyny grają też, bo to jest grupa z systemu Looking for Group, czyli takie automatyczne dobieranie z różnych serwerów dobiera graczy i tak naprawdę to nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie klawiatury i komputera i steruje tą postacią. Tym bardziej, że tu nie czytam dokładnie. Oj, tak to jest, jak się jest małym gnomem, to nawet najmniejsza kałuża potrafi być przeszkodą. No i tutaj końcowe trasze. Ojej. Trochę przytrzymam, bo tych krabów trochę wyskoczyło. No mam nadzieję, że chłopaki znowu nie przecenili tych chłopaki. No, że drużyna nie przeceniła tutaj swoich sił, bo naprawdę nabrali dość sporo tych potworków na siebie. Nie. Tank się dobrze trzyma. Potworki się wykruszają. Idzie jeszcze chyba jedna grupka, tak, bo to jest takie zadanko, że trzeba uwolnić takiego elfa. Tu przytrzymamy ich troszeczkę. No i chyba za mocno bije. No dobra, przeskoczymy. Mak na szczęście ma dużo takich umiejętności, które pozwalają mu czasami się wyrwać z opresji. No i ładnie. Cała grupa rozłożona. Teraz musimy poklikać, bo pieniążki są na wagę złota, tym bardziej, że muszę sobie kupić troszeczkę ulepszeń do latania. Na wierzchowcu latającym. No i dobra, i teraz będziemy bili ostatniego z przeciwników.
Także przypomnę jeszcze raz o tym, żebyście napisali o jakości tego filmu, bo nagrywam go w innym programie i chciałbym po prostu podać waszą ocenę, abyście porównali z moim na przykład wcześniejszym filmem. Czy jest duża różnica, czy nie ma różnicy, czy różnica jest akceptowalna, czy jest gorzej, czy lepiej. Jeżeli gorzej, to mocno gorzej, czy to jest do zaakceptowania. Także będę bardzo wdzięczny za pomoc. Tutaj trzeba uważać, bo ten boss bardzo lubi pluć takim zieloną mazią. A dodatkowo jeszcze rzucę jakieś tutaj zatrute. No i przeciwnik położony. To tyle. Tak wygląda ta instancja. Ja się będę z wami żegnał. Zapraszam do moich kolejnych filmów. No i co? Tymczasem baram lasem. Hej! It's been quite an experience.